Karol, co się właśnie wydarzyło? Jesteśmy na środku pustyni i przed chwilą podleciał do nas koliber, tutaj dosłownie przed twarz i tak zrobił, patrzcie, patrzcie, tak jestem, super, tak jestem, koliber, patrzcie na mnie i psz, odleciał. Nie zdążyliśmy go nagrać. Nie, ale zdążyliśmy się przyjrzeć. Dzień dobry. Na pewno w ostatnich latach słyszeliście takie określenie jak van life i być może zastanawialiście się, co to właściwie jest. Korzystając z tego, że dzisiaj będziemy mieli taki typowo van life'owy, luźny dzień, no to spróbuję Wam trochę wytłumaczyć i spróbujemy pokazać, na czym to polega i jak taki dzień wygląda. Generalnie samo określenie van life używa się do określenia ludzi, którzy żyją i podróżują w vanach, busach czy po prostu w samochodach, które zostały przerobione na takie samowystarczalne domy na kółkach, tak jak nasz bus. I ci ludzie w tych domach i w tych samochodach, może nie na cały etat, ale przynajmniej przez kilka miesięcy w roku żyją i podróżują. My w ten sposób żyjemy i podróżujemy już 8 lat, obecnie praktycznie 8-9 miesięcy w roku, więc większość roku. Ale w tej konkretnej podróży przez 3 Ameryki jesteśmy od roku. Rozpoczęliśmy rok temu na Alasce i podróżujemy amerykańskim Fordem E350, którego kupiliśmy w Stanach za około 2000 zł i przerobiliśmy go sobie właśnie na taki van life'owy, samowystarczalny samochód. Z tyłu mamy przestrzeń bagażową, w której są wszystkie nasze walizki, w której są... Prawie zginąłem od własnych drzwi. W której są namioty, śpiwory i tak dalej, bo raczej nie śpimy w aucie, tylko śpimy pod namiotami, bo tak wygodniej i chłodniej, szczególnie na takich pustyniach jak tutaj. U góry są skrzynki, w których każdy ma swoje jakieś rzeczy, jedzenie, zapasy. Tutaj mamy lodówkę, do której codziennie uzupełniamy lód i trzymamy sobie tam zimną wodę. Tu mamy kuchnię, czyli wszystkie naczynia, garnki, wspólne jedzenie, czyli jakieś przyprawy, keczupy, tego typu rzeczy. Gaśnica, siekiery, trochę jakichś narzędzi, w środku sprzęt kempingowy, tu pod ręką zawsze leży dron. Tutaj mamy takie rozkładane stoliki, na których sobie można przyrządzić jakieś jedzenie albo można postawić tutaj kuchenkę, ale zazwyczaj kuchenkę stawiamy po prostu na stoliku, który jest obok. Na dachu mamy 5 zbiorników z wodą, w każdym po 25 litrów. Tą wodę sobie uzupełniamy codziennie gdzieś na trasie, na przykład na jakiejś stacji benzynowej. I mamy tu zamontowanego na stałe takiego węża i kranik, z którego w każdej chwili można podejść, nabrać sobie wody czy na przykład zrobić poranną toaletę. Rano lubimy sobie tak posiedzieć za 2-3 godzinki, zjeść spokojne śniadanie, pocieszyć się widokiem, a potem zwijamy się i ruszamy w trasę, bo praktycznie nigdy nie spędzamy dwóch nocy w tym samym miejscu. Teraz jedziemy dalej na południe w kierunku parku Saguaro. Dlaczego ludzie to robią? Dlaczego ludzie decydują się na taki sposób życia? My na początku robiliśmy to z oszczędności, bo jest to po pierwsze bardzo tani sposób na podróżowanie, bo dużo taniej podróżuje się własnym samochodem, który jest też domem na kółkach, gdzie nie trzeba płacić za hotele, gdzie ma się własną kuchnię, nie trzeba płacić za restaurację.
Szczególnie tutaj w Stanach, gdzie jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie można legalnie, na dziko sobie za darmo nocować. Poza tym jest to też bardzo tani sposób po prostu na życie. My bardzo długo nie chcieliśmy wynajmować czy kupować mieszkania, nie chcieliśmy brać kredytu, a taki sposób podróżowania i życia jest bardzo oszczędny, bo kosztuje nas dużo taniej niż jakbyśmy wynajmowali mieszkanie, a skoro i tak to robimy przez większość roku, no to nie było sensu po prostu inwestować w żadne mieszkanie, a mieszkając w takim zwykłym mieszkaniu przez cały rok, myślę, że pewnie byśmy się podusili i nie wytrzymalibyśmy, bo bardzo lubimy przestrzeń, bardzo lubimy naturę i w takiej podróży i w takim sposobie życia ciągle to mamy. Bardzo nam się podoba to, że codziennie budzimy się w innym miejscu, że sami decydujemy, gdzie dzisiaj będziemy mieszkać, znajdujemy jakieś piękne miejsce i po prostu możemy tam stanąć i tu dzisiaj będzie nasz dom i codziennie obserwujemy w nocy piękne gwiazdy, codziennie rano mamy piękne epickie widoki z namiotu. Czegoś takiego w normalnym życiu, w normalnym mieszkaniu byśmy nie mieli. Poza tym teraz, kiedy internet się rozwinął i kiedy zaczęło powstawać coś takiego jak praca zdalna i jak cyfrowi nomadzi, no to taki sposób na życie jest dużo łatwiejszy, bo nie trzeba mieć oszczędności, z których będziemy się utrzymywać, tylko można zarabiać pieniądze będąc w trasie. My teraz będąc w trasie utrzymujemy się z bloga, z YouTube'a, z książek, ze sprzedaży zdjęć, ze sprzedaży wideo, a wcześniej po prostu mieliśmy własne zdalne prace związane czy to z informatyką, czy po prostu z innymi rzeczami, które można robić na odległość. Kiedy w ogóle powstał Van Life? Sam taki sposób na podróżowanie i na życie powstał już bardzo dawno, bo jak tylko pojawiły się pierwsze samochody, to pojawili się pierwsi ludzie, którzy zaczęli podróżować tymi samochodami i na pewno też pojawili się ludzie, którzy żyli w taki sposób i żyli w tych samochodach. Ale sama nazwa, samo to sformułowanie Van Life pojawiło się w 2012 roku w Stanach Zjednoczonych, w czasach, kiedy social media takie jak Facebook, YouTube czy Instagram były już bardzo popularne i zaczęli się pojawiać ludzie, którzy właśnie żyli i podróżowali w taki sposób i trzeba było to po prostu jakoś nazwać. My zaczęliśmy żyć w ten sposób pod koniec 2009 roku, wtedy zaczęliśmy podróżować i mieszkać właśnie w busie, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że zaczęliśmy to robić zanim w ogóle powstało sformułowanie Van Life. Zatrzymaliśmy się na lunch, bo zazwyczaj tak około 14-15 w ciągu dnia stajemy gdzieś właśnie, żeby coś zjeść. I teraz akurat zajechaliśmy na taki state park, czyli park stanowy nad jeziorem w południowym Nowym Meksyku. I wjazd bez kempingu, czyli tak zwany day use, kosztuje tutaj $5. I w tej cenie mamy miejsce, w którym możemy zjeść z ładnym widoczkiem, mamy toalety, mamy prysznice, mamy wodę, którą możemy sobie uzupełnić do zbiorników, śmietniki, w których możemy wyrzucić nasze śmieci. Więc tak naprawdę możemy wszystko sobie uzupełnić, skorzystać z dobrodziejstw cywilizacji, a potem wieczorem będziemy mogli za darmo gdzieś sobie stanąć znowu, tak jak dzisiaj nocowaliśmy, bo dzisiaj nocowaliśmy na tak zwanym BLM, czyli takim rządowym terenie, na którym za darmo można nocować i jest to legalne i takich miejsc, szczególnie w tej pustynnej części Stanów, jest naprawdę bardzo dużo. A jak podróżujemy tylko we dwójkę, tak jak teraz, to staramy się oszczędzać na kempingach, no bo o ile zapłacenie w 6 osób za kemping $15 jest spoko, no to w 2 osoby to już jest dosyć drogo. W parku są darmowe prysznice, więc pora skorzystać. I to prysznice całkiem niezłe. Bardzo spoko łazienki z takimi
całkiem eleganckimi prysznicami, więc idę się wkąpać. No, to dzisiaj będziemy mieszkać tutaj, w lesie narodowym, gdzie legalnie można nocować. Kolejna piękna miejscówka z widokiem, tym razem na góry. Troszeczkę chłodniej niż dzisiaj w nocy, bo czuć wyraźnie, że jesteśmy wysoko. I to jest miejsce, które znaleźliśmy w aplikacji iOverlander. Jest też aplikacja Wikicamps i w tych aplikacjach jest bardzo dużo takich miejsc, w których można właśnie legalnie, na dziko, z pięknym widokiem sobie nocować.